Witajcie, Edukacja na Maksa z tej strony. Ostatni raz zostawiliśmy na KaszKodKatemy. W takim oto miejscu dzisiaj dodamy sobie nowe elementy do części właściwej, czyli body. Normalnie tekst pisywaliśmy tak lajtowo, leciutko. Czasem dodaliśmy jakieś znaczniki, które zmieniały go, ale w ten sposób zapisany tekst powoduje tekst ciągiem, jedną masą. A nam by się na przykład przydały takie rzeczy jak akapity i nagłówki. Jeśli chodzi o nagłówki, to nagłówki zapisujemy za pomocą komendy H i oddajemy jej odpowiedni numerek, na przykład H1. I jak to będzie działało? Zaraz pokażę. Numerków H będzie oczywiście więcej, aż do szóstki. Ja sobie tutaj szybko skopiuję, żeby nie trzeba było marnować czasu zbędnego. 4, 5, 6 i tutaj 4, 5, 6. Tym sposobem skonstruowaliśmy 6 nagłówków. Każdy będzie się różnił wielkością. No dobra, jak te nagłówki tłumaczyć, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Jak mamy na przykład tytuł, podtytuł, podtytuł i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak to wygląda nam u nas. Tak, mamy, jak widzicie, mamy tekst pogrubiony i odpowiednio powiększony. Co nam się na dzisiaj jeszcze przyda? Przydałaby nam się jeszcze komenda P. Komenda P, czyli tworzenie akapitów oddzielnych. Jakiś tekst by mi się długi przydał. Ale to może bez tego tekstu poradzimy. Komenda P powoduje tworzenie nowego akapitu. Ten tekst jest z akapitem. I tutaj jeszcze raz sobie to skopiuję, żebyście widzieli, jak to wygląda. Czy się przydałoby dać się tu znacznik? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Ale chyba potrzebowałbym jeszcze berki. Nie, nie trzeba berki. Berkę trzeba byłoby wtedy, jeżeli byśmy chcieli, żeby to w obrębie tego akapitu przechodziło do kolejnego wiersza. I zobaczcie, w ten sposób pojawiły się akapity, czyli mamy większą interlinię. Ale jeżeli damy jak coś bez akapitu, na przykład ten tekst kopiujemy sobie pod tym teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczymy różnicę. Ten tekst został teraz zrobiony jednym ciągiem. Jeżeli dałbym do niego berki, do tego tekstu, to jak to będzie wyglądało teraz? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Dacie, w ogóle nam nie powstaje interlinia. Dobra, pokażę Wam, co już wcześniej stworzyłem. Podzieliłem nasz na cały schemat na wiele nagłówków. Każdy miał swój akapit. Zapiszę to jeszcze jako UTF-8 i odpalę. Zobaczcie teraz, zrobiłem, mam tytuł, jakby największy tytuł i mam podtytuł o ślimaku, o jego pasjach. Tutaj powinny być jeszcze jakieś tam elementy tekstowe, powinny się oczywiście pojawić, tak, ale jak widzicie, macie już świadomość mniej więcej, jak to działa, jak można to uporządkować. Jak widzicie, nie było nic trudnego, czyli mamy nowe znaczniki, mamy nagłówki o różnych wielkościach od 1 do 6. I mamy akapity P. Dałbym coś jeszcze.
Dałbym coś jeszcze. Może dałbym po każdym z tych nagłówków H dałbym, zrobiłbym, chciałbym zrobić taki specjalny odstęp z taką linią. I to będzie komenda HR. Po każdej dwójce robimy, tak? Czyli tutaj będzie. Nie ma tej dwójki, jak mam mało, czyli tutaj damy sobie HR-kę i powiedzmy HR-kę. Dobra. Jakieś takie piękne linie nam elegancko posegregowało nam to. Oczywiście warto dać taką komendę, bardzo przydatna. Lekcja była krótka, ale mam nadzieję, że bardzo treściwa. Dzięki serdecznie, pozdrawiam, widzimy się w następnej lekcji.